Uwaga, harcerze, druhowie, do tej pory obowiązywała zasada, że przeprowadzamy staruszki przez ulicę. Jest zmiana. Teraz poganiamy staruszki przez ulicę. Takie są, słuchajcie, wytyczne rządu. Na konferencji Solidarność Międzypokoleniowa przedstawiciele rządu skupili się na ruchu. Otóż zaobserwowano, że im dalej masz na przystanek, tym bardziej jesteś sprawny. Tak powiedział wiceminister zdrowia do seniorów. Dlatego, druhowie, oprócz poganiania staruszek, ogłaszam akcję przesuwania przystanków. Jeśli zauważycie, że starsza osoba zmierza na przystanek, natychmiast wyrywacie przystanek z ziemi i przenosicie go dalej, aby starsza osoba była zdrowsza. Chciałabym, żeby nasi seniorzy mieli odwagę, żeby wstać z fotela i coś zrobić dla siebie, nawoływała na konferencji minister sportu. Dlatego, druhowie, sypniecie się po domach i z tych, w których mieszkają osoby starsze, zabieracie i wyrzucacie fotele, żeby starsi bez przerwy robili coś dla siebie. Sugestie niektórych druhów, że komuś jagody sfermentowały we łbie, pominę milczeniem, a sugestię, że niech najpierw rząd sam ułatwi emerytom chodzenie do lekarza, a później oni sami dadzą radę z ruchem, uznam z obrzydzeniem za demagogiczną. Dobrze mówi pani wiceminister pracy. Więcej sportu, a seniorzy w końcu nabędą poczucie sukcesu. To prawda. Poczucie sukcesu seniora w świetle ustawy emerytalnej i wysokości emerytury po tylu latach pracy jest jedynie osiągalne przez ruch i sport.